Witajcie kochani we vlogu. Nagrywam go nad moją ukochaną rzeczką. Zresztą wiem, że lubicie takie widoki. Jest ze mną kot Felek. Felix, Felisław i tak dalej. Mam nadzieję, że będzie słychać dobrze. Nie wzięłam mikrofonu, bo tak pomyślałam, że nagram, że tak powiem, z tak zwanego partyzanta bez przygotowania. A chciałam powiedzieć coś, myślę, że bardziej dla kobiet, że ten vlog będzie bardziej dla kobiet. Przepraszam za jakość dźwięku, bo wieje wiatr i obawiam się, że może być to słychać niestety, będzie taki szum. Także przepraszam. Dlaczego bardziej dla kobiet? Bo myślę, że to jednak kobiety mają większy problem z tym, ale jeżeli oglądają to mężczyźni i dla Was to wideo będzie pomocne, to po prostu bierzcie, czerpcie z tego ile chcecie. Przekazuję tutaj wiedzę, która niekoniecznie do każdego trafia, ale może akurat to Wam będzie potrzebne. Zauważam w gabinecie dietetycznym, że kiedy mam konsultacje z kobietami, to bardzo często oprócz tematów dietetycznych wchodzimy na tematy związane z życiem. I o ile bardzo często ktoś jest jakby w teorii wie wszystko, tak? Czyli wie, że trzeba chodzić wcześniej spać, wie o tym, że trzeba się uziemiać, że trzeba chodzić na spacer. Znacie nawet moje zasady, bo często też w gabinecie słyszę, jak są cytowane, na pewno nieraz w domu sobie cytujecie moje zasady. Tylko że z praktyką później bywa różnie, nie? I często mówimy tak, znacie moją taką zasadę ostatnią, najpierw zapłać sobie. Chcę, żebyście dobrze zrozumieli tę zasadę. Zapraszam Was też do obejrzenia mojego ostatniego vloga, gdzieś go tutaj podlinkuję, w którym mówiłam o tym, jak nasze myśli wpływają na funkcjonowanie naszego ciała. To jest bardzo ważne, o efekcie placebo, efekcie nocebo, czyli jak jesteśmy w stanie myślami zachorować. Nie wiem, czy tam też poruszałam tą zasadę, że najpierw zapłać sobie i chcę, żebyście dobrze tą zasadę zrozumieli. Tu nie chodzi o to, żeby być egoistycznym, ale wyobraźcie sobie, że macie jakąś pracę, taką na etat, nie? Pracę i za tą pracę dostajecie określone wynagrodzenie. Jeżeli ktoś jest zatrudniony, no to w pracy należy się mu wynagrodzenie, należy mu się urlop, określoną ilość dni, no jak jest chory, no to L4 i tak dalej. No dobrze, ideologia, tak? Bo pewnie w niektórych pracach tak nie ma i nie jest może to takie oczywiste, ale jednak no tak powinno być. Czyli jest praca, 8 godzin, za pracę jest wynagrodzenie, no i należy się też odpoczynek, tak? Czyli dostajesz, masz pracę i dostajesz wynagrodzenie. Więc teraz osoby, które mają działalność gospodarczą, zastanawiam się, czy faktycznie jest tak, że jeżeli prowadzicie działalność gospodarczą, to czy sobie też płacicie? No bo wiadomo, że są pewne wydatki w firmie, na przykład płacimy wynagrodzenia, mamy jakieś tam koszty i tak dalej. I często tak myślimy sobie, nie mamy pieniędzy, bo musimy inwestować. Ale normalnie, gdybyście pracowali w zwykłej pracy, to byście dostawali pieniądze, z którymi możecie zrobić, że tak powiem, co chcecie, nie? Czyli możecie go zainwestować je w rodzinę, w jedzenie, w opłaty, w urlop, na co chcecie, wykorzystujecie te pieniądze. I tu się pojawia duży problem, bo często osoby, które prowadzą jakąś działalność gospodarczą, mówią, ja nie mam czasu, bo sobie tego czasu nie dajecie, albo ja nie mam pieniędzy, bo te pieniądze wszystkie są inwestowane. I powiem Wam, że tak ostatnimi czasy, jak słuchałam różnych takich motywacyjnych filmów, to jednak dość często pojawia się w nim coś takiego jak najpierw zapłać sobie, załóż sobie konto, na które będziesz oszczędzać. To jest związane z tym ostatnim filmem, o którym mówiłam. Jeżeli alkoholik nie ma pracy, a udaje mu się zawsze na alkohol znaleźć pieniądze, jeżeli nie masz pieniędzy, mówisz, że nie masz pieniędzy, tak? Ale udaje ci się zawsze znaleźć na te papierosy. Jeżeli nagle się pojawia jakaś dziwna opłata, której nie było wcześniej w harmonogramie i na przykład udaje ci się na to zdobyć pieniądze, tak? Jeżeli sobie mówisz, że potrzebujesz na coś tam wydać, nie wiem, na jakąś opłatę, na coś zbierasz, okej, uda ci się wydać, to jakby jest to coś, za co ty płacisz najpierw, tak? Czyli najpierw alkohol, najpierw papierosy, najpierw jakaś tam opłata. No i później na inne rzeczy starczy lub nie starczy. Ale zobaczcie, że jeżeli my się tak bardzo mocno fokusujemy, taką myśl, nie? Muszę na to mieć, zarobić na to, nie wiem, gdzieś tam odłożyć, to się udaje zrobić, to się udaje, bo nasza myśl jest bardzo mocno sfokusowana. Więc jeżeli my na przykład najpierw zapłacimy za wszystko, to później często dla nas samych nie starcza, nie? Więc może to jest dobry pomysł, żeby najpierw zapłacić sobie
Już nie mówię tylko o pieniądzach, ale do tamtych rzeczy dojdę. Na przykład załóż sobie jakieś konto oszczędnościowe i powiedzmy wyciągnij jakąś kwotę z tych pieniędzy, które zarabiasz. Czy to jest działalność gospodarcza, czy to jest normalny etat, do którego ty tam przychodzisz i pracujesz. Załóż sobie konto oszczędnościowe, na które najpierw płacisz. Jeżeli tam najpierw płacisz, a wiesz, że masz opłaty, to też fokusujesz się na tych opłatach. Jestem przekonana, że starczy pieniędzy i na to konto oszczędnościowe, i na te opłaty, bo się jakby na tym fokusujesz, nie? Ale wracając do czasu, my mamy często tak, kobiety w szczególności, że tak, no dla nas to nie ma, nie, bo to najpierw dla rodziny. Czasu też nie, bo jak wracam do domu, to przecież trzeba zrobić pranie, posprzątać, wyprać, ogarnąć, i tak dalej. I później mamy takie wyrzuty sumienia. Jak ja mogę iść na spacer? Jak ja mogę pójść sobie, nie wiem, zostawić dzieci z babcią, czy później odebrać ze szkoły, z przedszkola, ze świetlicy? Jak ja mogę ten czas wykorzystać dla siebie? Ja przecież muszę najpierw zrobić wszystkie inne rzeczy. Jak to jest tak, że jeżeli ty najpierw zrobisz tamte wszystkie rzeczy, to dla ciebie nie starczy, ponieważ ty sobie mówisz, że jesteś mało ważną osobą, tak? To w podświadomości gdzieś wychodzi. Jestem mało istotna. Najważniejsze jest dziecko i wszystkie inne rzeczy i dopiero gdzieś tam we wszystkim jestem ja. I zrozum to dobrze, to nie chodzi o to, żeby być egoistycznym na zasadzie takiej, okej, to teraz ja i już później nic innego nie ma. Chodzi o to, że tak jak oszczędzasz pieniądze i wpłacasz sobie na konto oszczędnościowe, tak samo zagospodaruj sobie czas. Jeżeli wiesz o tym, że o określonej godzinie, powiedzmy o 17, kończysz pracę o 16, wiesz, że o 17 masz odebrać dziecko, to choćby w cudzysłowie skałę srały, to odbierzesz dziecko, tak? To nie będziesz se leżeć. Jeżeli wiesz, że masz ważne spotkanie o godzinie tej i tej, to zrobisz wszystko, żeby na tym spotkaniu być. Jeżeli wiesz, że o określonej godzinie odjeżdża pociąg, to ty będziesz na tym pociągu. Jeżeli wiesz, że o określonej porze musisz wyłączyć komputer, musisz odstawić pracę, nad którą pracujesz, ponieważ coś tam się ważnego zadzieje, to ty to robisz. Ale jeżeli ty się sama ze sobą umawiasz, że idziesz na spacer o 17, nie, to tylko spacer, nie? Mogę to przełożyć. Jeżeli robisz to pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty, piętnasty, dwudziesty, piąty, nie wiem, setny raz, to co ty mówisz sama sobie podświadomie, jestem mało ważna, ja mogę poczekać, moje potrzeby mogą poczekać. I to jest bardzo, bardzo ważna rzecz i te zasady, o których ja mówię, tak, najpierw zapłać sobie, czyli wydziel sobie czas po prostu, ustal, że tak jak masz czas na to, żeby odrabiać z dzieckiem lekcje, tak samo masz prawo, bo codziennie pracujesz, na przykład jesteś mamą, masz jakieś tam obowiązki, masz prawo, tak jak masz prawo do pensji, tak jak masz prawo do dnia wolnego, tak masz prawo do tego, żeby mieć czas tylko i wyłącznie do własnej dyspozycji. Zarezerwuj sobie na początek, ok, nie będzie ci lekko, zarezerwuj sobie 15 minut, punkt 17 jest czas dla mnie, i nikt mi wtedy nie przeszkadza. No przecież gdybyś miała na przykład, czy miał tam telekonferencję o godzinie 17, to czy nie zrobisz wszystkiego, że dzieci mają być teraz cicho, na przykład małżonek, nie wiem, partner, partnerka, nie wchodzą ci teraz do pokoju, bo ty masz telekonferencję, tak? Oczywiście, ale twój czas jest mało istotny, bo to jest czas wolny, a czas wolny powinien być zagospodarowany. To nieprawda. Żeby w życiu wszystko grało, to musi być absolutnie w harmonii, czyli musi być czas na pracę, czas bez pracy i czas na sen. Jeżeli któraś z tych stref jest zaniedbana, osoby, które nie pracują, też nie wcale dobrze nie funkcjonują, bo człowiek musi się czuć potrzebny, nie? Jak masz za dużo wolnego, to przecież też nie jest dobrze. A jak masz ten czas tak zwany wolny, to on nie może być w 100% zagospodarowany. I tak w efekcie, niestety, badania pokazują, że przeciętny Polak ogląda 5 godzin telewizji dziennie. A już teraz, jeśli chodzi o media społecznościowe, to jest jakiś dramat. Ilość godzin, którą my marnotrawimy na siedzenie w mediach społecznościowych. I teraz mówisz, że nie masz czasu dla siebie, ale media społecznościowe często są ważniejsze niż ty sama, czy ty sam. Wybierasz przeglądanie Instagramów, lecisz, to tak głupio lecisz. Ja nie mówię tutaj, wiadomo, każdy by tam chciał posłuchać czasami Wierzbickiej, co tam mądrego ma do powiedzenia, ale ja mówię o tym, że my tak głupio, tak wiecie, tak... Tak po prostu sobie swajpujemy, tak? I to tam przelatuje i tak na dobrą sprawę nic nie oglądasz na tym, nie?
Albo oglądasz i się frustrujesz, że ktoś ma fantastyczne życie, zamiast po prostu wziąć się w garść i coś zrobić. I powiem Wam, że od kiedy zaczęłam bardzo dbać o to zarządzanie czasem, o ile można tak w ogóle powiedzieć, zarządzanie czasem, ale od kiedy zaczęłam dbać o to, zapłać najpierw sobie, przychodzę na przykład z pracy i pierwsze co, to po prostu rzucę wszystko, idę na spacer. Tak sobie to ułożyłam, Ty sobie możesz to ułożyć inaczej, ale wyciągam sobie z tego dnia czas dla mnie. Nie boję się delegować pewnych rzeczy innym osobom w domu, tak? Czyli możemy na przykład ustalić, Ty robisz kolację, ja będę robić obiady, Ty sprzątasz na przykład łazienkę, ja zawsze sprzątam kuchnię. Albo ustalmy, że jest jakiś jeden dzień, w którym sprzątamy, ustalmy coś, że robimy razem, Ty pracujesz, ja pracuję. To, że ktoś ma pracę w domu, tak, bo się opiekuje dziećmi, to nie znaczy, że siedzi w domu i nic nie robi. Ja też czasami zostaję w domu i pracuję, ale to nie znaczy, że jestem w tym czasie w domu i mogę robić inne rzeczy, bo ja po prostu w tym czasie jestem w pracy. I to też jest w sumie ważne, bo jeżeli masz czas przeznaczony na pracę, to ten czas powinien być przeznaczony na pracę. No, znowu badania pokazują, że największa sprzedaż w internecie odbywa się w godzinach pracy, czyli ludzie zamiast pracować siedzą w internecie. Więc jak Ty siedzisz w internecie, a nie pracujesz, to praca jest wykonana dużo mniej efektywnie, bo ciągle masz takie rozproszenia, a później myślisz sobie, zabiorę pracę do domu, nie? Więc jeżeli Ty się w pracy skupisz na pracy, to ta praca będzie i obiecasz sobie, że zostajesz w domu. Ja ostatnimi czasy tak mam, pracuję od 8 do godziny 16 i po 16 nie tykam się pracy. To się niezwykle rzadko zdarza, ale raczej się odbywa z ogromnymi bólami. W szczególności teraz, kiedy jeszcze jest jasno na zewnątrz, teraz kiedy to nagrywam jest prawie 17, to wiecie, musiałabym naprawdę mieć duży problem ze sobą, żeby o tej porze siadać do komputera, zamiast wykorzystać to, że jest pięknie i prawdopodobnie uda mi się coś tam popracować, ale to może zimą, kiedy te wieczory są takie dłuższe. Natomiast o 21 kładę się do łóżka, jeszcze sobie trochę książkę poczytam i to jest moja strefa, to jest mój czas. Nie mam problemu z tym, żeby delegować pewne rzeczy na mojego męża, żeby on pojechał z synem tu czy tam, żeby podzielić się obowiązkami, ale też wykorzystuję sytuację, bo jeżeli muszę pojechać zawieźć dziecko na trening, to ja nie wykorzystuję tego czasu, żeby zrobić zakupy, tylko wykorzystam ten czas po to, żeby pójść sobie na przykład pobiegać albo na spacer. A zakupy na przykład mogę zrobić później z dzieckiem. Rozumiecie, co mam na myśli? Bo mogłabym w czasie, kiedy moje dziecko jest na treningu, pójść na zakupy. Okej, później wrócimy do domu. Ale jeżeli mam zasadę zapłać najpierw sobie, odstawiam go na trening i idę w tym czasie na spacer, a na zakupy możemy pójść razem i wtedy on zobaczy, że życie również polega na tym, że trzeba czasami zrobić zakupy do domu, nie? I tutaj też taki przytyk w stronę tych osób, które są takimi perfekcjonistkami, to trzeba odpuścić czasami, to też jest bardzo ważna zasada. Przykład można brać z dzieci, też nagrałam taki jeden film Bądź jak dziecko, gdzie jak zobaczycie, jaki porządeczek dzieci trzymają w szafce, to zobaczycie, że w sumie jest to taki dość duży, dość taka swobodna, dowolna interpretacja porządku, tak zwany nieład artystyczny. I kiedyś, bo ja to wyciągnęłam z domu, my mamy wiele takich rzeczy, wiecie, jakby wgranych, nie? Że musi być wszystko pięknie, ładnie, dziewczynki to są grzeczne, nigdy brzydko się nie wyrażają, muszą być posłuszne i muszą być idealnymi paniami domu. Prawda jest taka, że dzisiaj role się mocno wymieszały i mężczyźni i kobiety pracują. I nawet jeżeli kobieta jest w domu z dzieckiem, to też pracuje, bo to jest praca, to jest wychowanie dziecka. Więc dzielimy się obowiązkami domowymi później po połowie. To jest bardzo ważne i Wy, Panie, musicie sobie o to zadbać, żeby tak było. I ja wiem, w czym jest problem, bo kobieta też często mówi, ale ja mu nie pozwolę tego zrobić, bo jak on posprząta, to ja widzę wszędzie brud. Odpuść to, bądź jak dziecko. Dziecku też nie przeszkadza, że porządek polega na tym, że wrzuci do tej szafy i zamknie tą szafę. Po prostu odpuść. Nie bądź taka perfekcyjna, odwróć oczy od tego. Jeżeli to pranie tam się piętrzy, bo ono wymaga wyprasowania, mam taką też ważną zasadę. Jeżeli zaczęłam najpierw płacić sobie, to później ten czas, co mi został, tak, w tym czasie trzeba posprzątać, trzeba, nie wiem, coś tam ugotować czasami, trzeba coś poprasować i tak dalej, to ten czas mi zostaje krótszy. A więc zaraz się pojawia w głowie taka myśl, skoro masz mniej czasu, to zastanów się, w jaki sposób ekonomicznie teraz zarządzić tym, co zostało. Aha, masz kupę do wyprasowania. Fizycznie nie będzie możliwe, aby w tym pozostałym czasie wyprasować. Zauważ, że jeżeli uczkniesz czas, który był dla Ciebie, to co, nagle będziesz mieć mniej? Nie! I tak zawsze masz poczucie, że masz, że nie jest zrobione, że nie jest wystarczająco dobrze, że to wszystko się piętrzy, że nie masz czasu. I wiesz, gwarantuję Ci, że osoby, które
w cudzysłowie siedzą w domu z dziećmi, mają tak samo. Gwarantuję ci, że osoby, które są na bezrobociu, mają tak samo. Zobacz, co mówi emeryt. No najczęściej to jest ten pierwszy, który się śpieszy w kolejce do lekarza, no. Przychodzi 2 godziny wcześniej i musi się wcisnąć przed wszystkich, nie? To jest ta osoba, która jest starszym kolejkowym i pilnuje kolejki w laboratorium analitycznym. To są osoby, którym się dość mocno śpieszy. Jak się takiego emeryta zapytasz, to najczęściej on ma taki dzień poukładany, że on po prostu na nic nie ma czasu, nie? Na nic nie ma czasu. Więc to pojęcie nie mam czasu jest względne i myślę, że sami sobie je kreujemy, bo jeżeli, tak jak powiedziałam w poprzednim filmie, wszystko jest tak, jak my sami myślimy, że jest, to jeżeli będziesz mówić, że nie masz czasu, to nie masz tego czasu. Więc jeżeli i tak od dawna nie wyrabiasz się, teoretycznie nie wyrabiasz się z niczym i tak to się piętrzy, to weź sobie, wyciągnij z tego czasu 0,5 godziny dla siebie, najpierw dla siebie, najpierw. Nie, że ty zrobisz pranie, prasowanie i jak już skończysz, to wtedy będziesz ewentualnie korzystać. No nie będziesz, bo cała rodzina wróci do domu, zrobi się ciemno, zimno i tak dalej, no trudno, może jutro. Jeżeli to tak ciągle będziesz do ciebie podchodzić, to tracisz szacunek do samej siebie, samego siebie, no bo ciągle się oszukujesz, od lat się oszukujesz, od lat się kłamiesz po prostu. I jak samemu sobie można w takiej sytuacji zaufać? No to nie jest miłość. Wyobraźcie sobie, obiecujecie dziecku kino i tuż przed kinem mówicie, no sorry, no zrozum, no nie, no mam tyle czasu, do kina nie pójdziemy, no co dziecko zrobi, no rozpłacze się, będzie mu przykro i tak dalej. Wyobraźcie sobie, jeżeli wy obiecujecie sobie, że o godzinie 17 idziecie na ten spacer i choćby nie wiem co, wszystko odkładacie, bo 17 to jest czas spaceru, a później do siebie mówicie, no wiesz stara, jednak nie, jutro. Twoje wewnętrzne dziecko zaczyna płakać, jest mu przykro, przestaje wierzyć w twoje słowa, ponieważ setny raz do siebie mówisz to samo i jest tak samo i nic się nie zmieniło. Więc bardzo ważna rzecz, bo zaczęłam mówić o tym prasowaniu. Ja zaczęłam do tego ekonomicznie podchodzić. No dobra, mam 3 godziny czasu, a w tym czasie muszę zrobić zakupy, posprzątać. O, taki off topic, zobaczcie, mój kot tu leży. Czeka na mnie. Jeżeli ja mam w tych 3 godzinach to wszystko zrobić fizycznie, jest to niemożliwe, to zaczynasz kombinować, jak to zrobić. Mniej idealnie, może nie trzeba składać w kostkę, wpadam na genialny pomysł. Ja nie będę prasować, po prostu nie prasuję. Słuchajcie, ja nie używam suszarki, robię to z premedytacją, dlatego że jeżeli powiesisz na drutach, to później to pranie w miarę takie naciągnięte jest, nie? Łatwiejsze do wyprasowania, każdy może ma inaczej, może macie inną suszarkę, ja mam takie doświadczenia, więc ja to pranie po prostu wkładam do szafek, prasuję, jak chcę to założyć, tuż przed wyjściem. Po prostu wyciągam tą rzecz. Jeżeli uznaję, że trzeba ją wyprasować, to prasuję. Nie prasuję majtek, skarpetek, obcisłych spodni, elastycznych rzeczy, elastycznych koszulek. Tego się nie robi. Nie bądźcie takie perfekcyjne dziewczyny. Naprawdę, no. Bez sensu w ogóle. Czy to jest ważne, żeby skarpetka była wyprasowana? Czy to jest ważniejsze niż pójście z dzieckiem do kina, pogranie z nim w planszówki? Nie. Ale ty takim samym dzieckiem jesteś, tak głęboko, wewnętrznie. Więc zacznij siebie szanować, tak jak szanujesz inne osoby, które są ci bliskie, które kochasz. Potraktuj siebie jako osobę kochaną. Daj sobie czas. Tak jak dziecko najbardziej ze wszystkiego ceni czas z bliskimi. Nie to, że ty mu dasz pieniądze, telefon czy inne rzeczy. Ten czas z tobą spędzony, to dzieci najbardziej cenią. I kiedyś było też takie badanie zrobione. Zapytano dzieci, z jaką znaną osobą chciałby zjeść kolację. Zapytano tych dorosłych i dzieciaki. I okazało się, że dzieci wszystkie powiedziały, że z rodzicami, nie? A dorośli tam kombinowali, wymyślali. Więc dla dziecka to jest niesamowite. A czasami odpuść sobie, trudno, będziesz trochę mniej perfekcyjną matką, po prostu pozwól temu dziecku pograć na tym telefonie, na gierce, a ty skorzystaj, że masz chwilę wolnego. Oczywiście, że to nie może być tak, bo niektóre dzieci to od rana do wieczora siedzą, żeby rodzice mieli tak zwany święty spokój. Nie o to chodzi. Podziel ten czas. Ja jestem przekonana, że jeżeli ten czas będzie podzielony tak, że masz trochę pracy, trochę odpoczynku, trochę czasu dla siebie, zaczniesz cieszyć się każdą z tych rzeczy. Bo jeżeli wszystko jest na taki odpierdziel i takie przeszkadzacze i takie masz wrażenie, że to cię wyciąga swojego jakiegoś tam, nie wiem, rytmu pracy, czegoś, to denerwuje. Ale jeżeli ty masz ten czas dla siebie, to ty wchodzisz z dużo większym spokojem później w to wszystko i wszystko zaczyna cię dużo bardziej cieszyć. I myślę, że często to jest właśnie ta kwestia tego, nie mam kompletnie
czasu dla siebie, od dawna siebie nie szanuję, siebie nie kocham, nie uważam siebie za ważną osobę i siebie na każdym froncie po prostu zawodzę. Więc najlepszym sposobem jest po prostu odwrócić uwagę od kurzu, brudu, nie wiem, okruszków jakichś tam, krzywo posprzątanych, poskładanych rzeczy, czy tego, że może mąż nie zrobił tego tak perfekcyjnie, jak ty byś zrobiła. Po prostu nie patrz tej rzeczy w oczy, odwróć uwagę. To tak jak się mnie ktoś pyta, a jak ty sobie radzisz z trudnościami i tak dalej, odwracam od tego uwagę, bo co mi to da, że ja będę teraz przewlekle myśleć o tym, jaka jestem nieszczęśliwa, poszkodowana, jak to mnie ktoś oszukał i w ogóle, nie? Odwracam uwagę i zamiast na przykład siedzieć teraz i myśleć, ojej, jaka niesprawiedliwość społeczna, ojej, jaka polityka, ojej, jaka religia, ojej, jakie ciężkie czasy. Idę na spacer i mówię, ojej, jaka piękna rzeka, o jak fajnie, o jak super słońce zachodzi, o jak fajnie, że mój kot siedzi tutaj ze mną. Skupiam uwagę na czymś innym. I tak samo perfekcjonistki. Trzeba odwrócić uwagę, pomyśleć sobie, mojemu dziecku to nie przeszkadza, na przykład mojemu partnerowi to nie przeszkadza, to mi też to nie musi przeszkadzać. Odwrócić uwagę. To się da ogarnąć. Pamiętajcie, że to są wszystko gdzieś wewnętrznie wgrane programy z dzieciństwa. To się da ogarnąć, ale to jest ciężka praca i trzeba codziennie nad tym pracować. Ale przede wszystkim musisz siebie pokochać, siebie traktować jako osobę ważną, wyciągnąć dla siebie czas, wyciągnąć dla siebie pieniążki, zrób sobie jakieś oszczędności na przyjemności, załóż sobie konto, odkładaj choćby 50 zł co miesiąc, ale to będą Twoje pieniądze, które przeznaczysz później sobie na co chcesz, na jakąś przyjemnostkę. No dobrze, kochani. Podzielcie się ze mną poniżej pod filmem opiniami, jakie jest Wasze zdanie, jak Wam się to udało, gdzie polegacie, gdzie macie te swoje jakieś tam perfekcjonistyczne podejście do życia, co Wam się już udało przepracować, co nie. Komentarze mile widziane. Cieszę się, że oglądacie te filmy i że one Was podnoszą. Ściskam, pozdrawiam, zostawcie mi łapkę, udostępnijcie film, jeżeli jest fajny, no i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia, pa!